Zobaczcie, jak się dzieciaki bawią. Dzieciaki rosły, nie? Coraz większy, coraz większy, coraz większy. I kurwa, teraz mam największy. To jest najlepszy. Ty, a czekaj, bo mamy ten pompowany z pontoni. Dawaj pontoni. Ej, to jest woda borowikowa. Jeżeli chodzi o kolor wody, to jest woda borowikowa. Ona jest bardzo lecznicza. Mamy to! Misia, chodźcie do nas! Mamy to! Dzięki, patrz na to! Patrz, pokaż! iPhone! Muszę chodź do jacuzzi. Taka! Chwila konsternacji! Rabciu, jak zabawę mamy teraz! Jak to jest, gdzie one tak wychodzą? Rabciu, run 7! Rabciu, kusza! Uwaga! Na ręce za sobą i dmuchacie, no! Umyj zęby? Umyj zęby? Poczekaj. Szybko! Umył, kurwa! Uwaga! 3, 4, nie! Nie zorientowałaś się! Oszustwo to jest! Nie zorientowałaś się! Zagadał ją Rafał! Jeszcze raz! Skup się! Puści w końcu do tej gry! No będę musiała to wyciszyć! Kenny, go! Dawaj, dłużej, stuk! Przegrała! Zadmuchał ją! No taką mamy zabawę. Następne zadanie, 10 pompek. 10! Ale z Monią na plecach teraz, bo to jest łatwe dla ciebie. Bo to, no. 10 pompek z Monią na plecach. Równo, kurwa. 3, 4! No i co? Czekajcie! Pomagaj mu! Raz! Dwa! Trzy! Cztery! No szybko! 4, 5! 6! 7! 8! 9! 10! Jest! Wygrałeś! Mamy ją? Jest! Żyjesz? Żyjesz, Rafał? Co to za życie? Kurwa. To zadanie to jest jakiś kosmos. Kurwa. Kosmos. Łukaszek stoi na jednej nodze. Oj kurwa, ćwiczne. Ma takie zadanie, Czureczka. Dziewczyny na rękę się siłują. Łokcie dziewczyny musicie trzymać na... Tak, podnosicie ręce, łapiecie tak. Żadna z was nie podnosi łokcie. Łokcie muszą być na stolice. Ja trzymam i mówię start. No. Mamy ja zrobię dziewczyn. Tak od razu, nie? Dobra, uwaga. 3, 4. Wow, dziewczyny! Ja! A dobrze, mięśnie pracują! No. Dobrze! Misia, kurwa! Dobrze! Brawo! Lecimy, słuchajcie, nad Bajorko. Zobaczcie, kociołek nam się tutaj robi. No, a my lecimy nad Bajorko. Kąpać się. To niektórzy idą się kąpać. O, zobaczcie, jak tu pięknie stoimy. Idę! Jak na zlotach. A, dobra, tu już wychodzę, bo bramę trzeba zamknąć, słuchajcie, za mną. O. Ale ciocia, bo ta tam zamyka, ale nagle przyjdzie. Jakub, otwiera się, nie zamyka. O, zamyka. Czasem raz się nie domknąć. No. Lecimy nad jeziorko, tak? Nad staw. Są karpie, szczupaki. Nagram się, jak skaczę do wody. No pewnie, że cię nagram, jak skaczesz do wody. Skoczysz do wody. A skoczysz? Tam jest tak płytko, że... A, że nie można w ogóle skoczyć? Skoczy do wody, ale będzie musiała pójść za lekko, żeby... Skoczy, ale jak Lukasz, z której skakaliśmy do basenu...
uległa, czemuś została w wodzie i się pogięła cała. Aha. Więc skoczysz z siebie. Gęsiego idziemy teraz jak te gęsi. Jak mewy. Gęsiego jak mewy. Przyczepa tu jest jakaś. Kurde, wszędzie tu przyczepy, nie? No. Idziemy sobie nad wodę, patrzymy, a tu przyczepa stoi. Zobaczcie. O, biwak. Dzień dobry. Dzień dobry. No chyba położymy chyba. Cicho, nie drzyjcie się, bo te ryby przestaną brać. Nie ma Wiktora. Słuchajcie, częstujcie się, że kąski są tutaj żywe. Przechodzimy, żeby panu nie do... Tutaj nie... O, możesz nagrać. Rybak. Zobacz. Nie, to jest wędkarz. O Jezu, zobaczcie, co tu się dzieje, te ruszają się, bo to jest wędkarz. Nie, co ty? Pan wędkuje. Rybak czy wędkarz? Wędkarz. Wędkarz. Tak. A pan ja. Jest rybakiem czy wędkarzem? Wędkarz. Amator wędkarz. Amator wędkarz. I tu jest wędka. Żabka? Żabka, gdzie jest ta żabka? Uciekła. Nie nagrałam ją, szkoda. Uciekła. Malutka była, nie? No. Może? Co? Ale mama tu nie. Co? Ale nie ma. Taki pan. Może, tak? Mamy dalej żabkę. Jeszcze jedną. Dawaj ją. Dawaj, tak? Dawaj, dawaj. Zrób nie. Gdzie ona? Bitmapę. Gdzie? Gdzie ona jest? O, uciekła nam. Musisz iść pierwsza, bo wtedy one. No. Jak jest... O, biegnie, biegnie. Ta biegnie. Skacze, skacze. Znowu uciekła. No, trochę nagrałam, ale uciekła. No one, wiesz, one siedzą jakieś cicho, jak my idziemy, to uciekają, nie? Zobaczcie. O, ale tu jakieś... A to są wasze foremki? Zabawki? Wszystko jest nasze. Trampolina. A, czyli wy tu przychodzicie. Drabinki trochę jakby na środku. Powiem ci tyle. Trampolina, drabinka i zabawki są nasze. A, no. I co, płytko tu jest? Cały staw? Nie aż taki cały staw, ale prawie. A tam jest płytko, gdzie drabinki? Mogę pójść. No to zobacz. Uważaj. Boję się. To nie idź. Bo są ryby. No to nie idź. Ale pójdę później. Prawda, pójdę. Chodzicie się, to denerwują, nie? Jak się człowiek zachowuje. Czekaj, Maciu. To jest jakiś komar albo ważka. Nie. A co to jest? To jest taki... Pająk? Pajączek chodzący po wodzie. Chodźcie ze mną do wody. Ta woda jest ciepła czy zimna? Nie, nie, ja nie próbuję sprawdzić. Panowie odjeżdżają! No i pojechali. Papa! To jest Uber na wsi. Tak. Obrabia. Oni pojechali Uberem. Jakie chyba ich nie odwiezie. Nie, chyba ich nie odwiezie ten Uber. Nie wrócą. Pojechali. Mokra jestem cała po tym jeziorze. Stawię. Ej, chyba wracają z tego Ubera. Nie pojechali dalej. Piesiu. Piesiu. Przeżył. Wracają. Siemano, z rana, z mojej łazienki kempingowej. Właśnie sobie wziąłem prysznic i głowę sobie umyłam. Słuchajcie, ja wstałam, ale Łukaszek jeszcze śpi, pokażę wam. Justynka też jeszcze tam śpi. Ale trzeba ich budzić. Wstałeś? O Jezu. Chyba myślała, że ją wołam, dlatego tak wstałam. Bateria mi siadła. Biorę się, słuchajcie, za suszenie włosów. I biorę się za siadanko. Także do następnego.
Słuchajcie, ja już uczesana i lecę sprawdzić, czy wszyscy stali. I wiecie co, kąpałam się w zimnej wodzie, bo Łukaszek zapomniał włączyć grzałki. Ale w taki upał, no to chyba to nawet samo zdrowie, nie? Nie wiem. Ale jakoś tragedii nie było. A Jakub nam dał wąż do podłączenia, więc mamy stałą wodę, nie musimy do baniaków wlać. Więc to też jest duże ułatwienie dla Łukaszka, że nie będzie musiał z wodą latać. Lecę sprawdzić, co tam się dzieje na podwórku z innymi. Jest tylko wstała. Lecę na zobaczyć na podwórko, co się dzieje. Dobra. Która jest godzina? Za 7:09. Łukaszek jeszcze śpi, ale pewnie wstaniecie razem. Dobra, ja lecę zobaczyć, co się sprawdzić. Jak tam na podwórku. O proszę, jaka elegancja Francja. Elegancko. Jezu, już? Tak. Tutaj to życie jest, a nie tak u nas to wszystko towarzystwo jeszcze śpi. A Monia też? Monia już ta wstała? A, czyli wstają ci, co do roboty chodzą. No dobra, no. Reszta śpi. Zamykam cię. Ale nie zamykam wam drzwi chyba już. Nie, nie zamykam. O, Jakub nie śpi, proszę bardzo. Zobaczcie, jaka piękna niedziela jest. Jak było wczoraj? Super. Zepsute sprzedaje, zepsute. Zobaczcie, co nam wleciało na tym, na markizę. Samolot. Idziesz? Wylądował nam na markizie samolocik. Idziemy ten robić, nie? Siadanko. Ja już rzodkiewkę pokroiłam, robimy serek z rzodkiewką. Ja mnie to niepotrzebny jest żaden samochód. Boże, słuchajcie, jaka tu jest cisza w niedzielę. Naprawdę. Koguty dopiero zaczęły piać o 10:00. Jakieś lenie straszne. Zobaczcie. Idziemy siadanko robić. No, zobaczcie, nakrywamy do stołu, robimy jeszcze śniadanko. Jajecznica dzisiaj będzie z wiejskich jaj. O, ogóreczki, przepyszne. Jadłaś to górki? Ja? Rewelacja, nie? Aga robi. No, Aga sama robi. Także niesie nam sztućce Jakub. Dobra, i bierzemy się za śniadanko. Wiesz, mnie na gazie najbardziej dobija gotowanie wody na makaron. Rafałek, co robisz? Jajecznicę? Będzie boczyk, będzie rzeczka. I mamy torbeczki frankfurterki. O! Elegancko! I to będzie wszystko kuchni. 0,20 to będzie na 11 euro. No. My już po pracy. Tak. My, ja też. Ja uwielbiam to. Słuchajcie, pysznościowe, zobaczcie. Ale dobry ten pasztet. Jakie śniadanko. Pyszny ten pasztet, naprawdę. Śniadanko pyszne. Pasztet ci podzielę się ostatnim przykładem. Też? Bo ja mam jeszcze. Czy jadłeś już pasztet? Dobra. Idziemy, bo Jakub nam pokaże garaż specjalnie wybudowany na przyczepę, tak? Dokładnie tak. Powstał z myślą, żeby trzymać. Ile ma wysokości ten garaż? Ma wysokości 3,5 metra. Długości 8,40 i szerokości 4,20. Żeby nie otworzyła z tego. No. Garaż powstał, wszystko wygląda z zewnątrz, bo rzeczywiście taki jest długi, wąski, ale idealnie mieści się przyczepa. I sobie tutaj stoi, ma dodatkowe wentylacje specjalne, żeby... A ile on ma długości, głębokości? 8,40. Czyli przyczepa ci wchodzi? Idealnie stoi dokąd. Przyczepa, tak jakby patrząc, jest idealnie wymierzona, tak, żeby przyczepa wjechała 8. No i co, ale dyszlem wjeżdżasz do środku, czy dyszel tu? Dyszel jest z tamtej strony. No. Jak zobaczycie tutaj, poprzednia przyczepa nie miała movera i mieliśmy wyciągarkę specjalnie zrobioną. I to jest też fajny gadżet dla karawaningowców. Wszyscy powinni mieć, co mają przyczepy. Jeżeli kiedyś przyczepę było trzeba holować, to jest specjalny hak do holowania przyczepy. No. Podpina się pod dyszel i można wciągnąć przyczepę. I wciągnąć, nie ma się movera i wciąga zamiast movera, tak? Przyczepę. Dodatkowo jest waga do ważenia wszystkich rzeczy, które mamy w przyczepie. No. Waga sklepowa. Jakub jest skrupulatną osobą. Można sobie zważyć każdy gadżet przed włożeniem do kampera czy do przyczepy. Żeby i Marcinka ważyć można. Dokładnie. Za każdym razem, bo on pewnie tyje. No i tu są gadżety już tylko stricte na rowery. Tu jest właśnie agregat prądotwórczy też. Do, w razie braku prądu. Do karawaningu uważam chyba najlepszy. To no, jest niezły sprzęt. Ale nowiutki chyba używałeś go już kiedyś? Nowiutki używamy go raz, tylko w tym roku kupiony jest. Więc jakby jest tylko tak
rzadko używany w sumie jeszcze. Dobra, a jak wjeżdżasz tu przyczepą, to masz swobodę normalnie wejścia tak, do niej? Przyczepa idealnie tak staje, że jest tutaj jest przyczepa jest 2,5 metra szerokości, więc z każdej strony jest po 60 mm. A, no to czyli idealnie, drzwi się spokojnie tak, otwierają, drzwi się otwierają, ale ona zazwyczaj stoi na środku, tak? Stoi na środku, dyszel wjeżdża tak do tego miejsca tutaj, bo jest niespasowane, żeby... Aha, dobra, czyli wchodzi w te belki jeszcze. Wchodzi pomiędzy dokładnie. No, tak, no i fajnie. Dobra, tu jest dużo wentylacji porobionych. Dużo wentylacji. Dlatego to drzewo wygląda na nowe. Kamera alarmowa, plus jeszcze jest też, jak widzicie, pochłaniacze wilgoci stoją. Bo jak przyczepa wjeżdża, to zawsze pod przyczepę ustawiam 4 pochłaniacze wilgoci, żeby też one zbierały spod przyczepy. No i posadzka jest też zrobiona odcięta, żeby nie było wilgoci. Żeby wilgoć, tak, żeby wody nie ciągnęła. No przyczepa jest zawsze podłączona do prądu, żeby też akumulatory były ładowane cały czas, więc jakby tu jest... No to Jakub, to jest bardzo profesjonalny garaż, jak na przyczepę, nie? Nie wygląda, ale się sprawdza. Tak, no profesjonalny. A coś byś dołożył jeszcze? Ile lat go już użytkujesz? 4-5 lat. To jest jeszcze patent z pończocha, antygwałtka plus domestos, to odstrasza myszy. O, ten zapach. Naprawdę? Tak. O, to warto nawet w garażach mieć w chałupach na wsi. Dokładnie tak. Bo myszy wchodzą. To jest ta kostka domestosa klasyczna i antygwałtka. Ta, co się do toalety do środka wkłada. I naprawdę nie ma myszy? No po gównach by było widać, nie? Nie ma. Bo nie tak, ma. Bo... Są też dodatkowo odstraszacze elektryczne, też pułapki na myszy, ale tutaj odpukać przez te lata ani razu mysz nie weszła. No dobra, a dołożyłbyś teraz jeszcze coś do tego garażu, czy wszystko masz? Bramę elektryczną. No to dla wygody. Można domontować, żeby się elektrycznie otwierała, a tak to... A tak ogólnie coś już nie. Trochę bym zrobił może większe, żeby można było też tutaj wrzucić więcej gadżetów karawaningowych, bo jak je zobaczysz, tam jest za garażem, jest dodatkowa skrzynia, w której trzymamy gazety. Ale powiedz mi, tobie jest aż tyle tego potrzebne, do czego to wszystko służy? To są światła w środku, wszystkie. Tutaj są, że można zapalić sobie wszystkie światła. Tak jak sobie zapalacie, chcecie coś zrobić z jednej strony przyczepy, zapala z jednej strony albo wszystkie. A to są lampy na zewnątrz, jak tak samo się w przyczepie robi coś na to, żeby się zapaliły wszystkie światła. Nie? No, super garaż. I tutaj właśnie przydałoby się metr dłużej, żeby wstawić taką szafę, która tam stoi. A, bo to jest ta twoja szafa na wszystkie gadżety karawaningowe. Dokładnie, no jedna z dwóch. Jedna z dwóch? Dokładnie tak. No, zobacz, jaka solidna, zamknięta, żeby tutaj nic nie zginęło. Metalowa, solidna. Także Jakub jest naprawdę mocno przygotowany do karawaningu. Super. Też nic, żadne szkodniki nie wejdą do tej szafy. Więc... No nie, do tej to na pewno nie. Już bez tej kostki domestosa, nie? Tylko z pochłaniaczem wilgoć. No, takiego garażu to ja bym sobie też życzyła, słuchajcie. Musimy jeszcze podnieść kostkę brukową po to, żeby było... A, żeby wjeżdżać. Bo wy teraz we swojej przyczepie to macie movera i nie musicie tej wyciągarki, wciągarki. Wyciągarka jest nieużywana, bo mamy normalnie mover w nowej przyczepie, więc ona wjeżdża już bez problemu. Ale byłoby jej na pewno łatwiej, gdyby właśnie... Gdyby była tutaj kostka podniesiona. No, nie no, garaż luks. Czyli tylko napęd do bramy i jest w 100%... Taka jaka powinna być, nie? Zawsze zapasowa ekstra butna. Nie? Mamy trzy butne, jedna jest... I wszystkie macie takie? Wszystkie mamy propanowe nano z Summery Gazu. Na szybko złączkę. No i rewelacja. No garaż, wypas, sztos. Kozak. A jaką wy macie wysokość swojej przyczepy razem z klimatyzacją? 2,90. To wysoką macie przyczepę, nie? Bo ja z klimatyzacją mam 2,60. Tutaj mamy wysoką, bo też mamy koła chyba 17. A, to też jest od razu chyba tam... Tak, koła dochodzą. No. Piękną w ogóle macie działkę. Dziękujemy, włączymy zaraz. A po co to zabierasz? Bo raz na miesiąc, jak się go nie używa, trzeba go włączyć, żeby podziałał trochę. No dobra, dziękujemy. Dziękuję. Zestaw przygotowany do wyjazdu. Wyjeżdżamy. Zawsze długi, co? Nasz oczywiście, bo Rafał jeszcze z moją chwilę zostają. Ale to jutro? Wypłukał dobrze. No, to weź jeszcze może kota wypróżnij. Tak. I wlej sobie tego płynu, słuchajcie, kaseta nasza. No właśnie o tym on mówi, o tym płynie. Że wlejesz ten płyn później, który to wszystko czyści, tak? No. A gdzie to, Kuba? Wszystko się telepie. A, i wypukuje. Kaseta jest... A i szlafem opuść, bo... Tak. Panowie, jeszcze na koniec koty czyszczą. Elegancko. O, co to miało być? Panie Łukaszu! Wariacie! Okulary mi zmoczył. Rano niech się przekonuje. Tak. A, tutaj to wyschnę, bo gorąco. No, Łukaszek jedzie. A my zostajemy z Justynką.
bo nam się tu podoba. Baj, pa, pa! Znajdziemy tutaj partnerów wygodnych. Ja już, słuchaj, dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Ty, ale jak się najgorzej mówi na kobietę? To jest poczciwa. Największe? Poczciwa. Najgorsze poczciwa. Ubliżenie dla kobiety to jest jak jest poczciwa, tak? Poczciwa, tak. Tak, poczciwa i robotna. No, poczciwa i robotna. Przejdzie, przejdzie. Co za czas. Złoży się tam? No wjechał, tu wyjedzie. No ja tak, w sumie tak. No. Tak na styk. Na styk. Zobacz tak. Tylko, że mu nie zajdzie. No nie, twarzą to chyba nie. Nie, nie zajdzie, nie zajdzie. Idzie dobrze. Gaz! Można, można. Jedzida. Jedziesz, jedziesz. Dobra. Trzymajcie się, pa. Przejdzie, przejdzie, pa. Pa. Szeroko. Dziękujemy, szeroko. To my dziękujemy. Pozdrów się, Olga. Dobra. Dzięki. No, załatw nam i daj znać. Kochany! Lakier ci zejdzie. No. Co to tak leci? Z prysznica? Nie, wiesz co, resztki z tej. Tak, resztki z rury po prostu. Wiesz, trzęsie się i tam kapnie, a to ze zlewu, a to z prysznica. Z rur jeszcze są jakieś tam wycieki. Sympatycznie. Możemy się z panem zabrać do Radomia? Zapraszam. Dobrze, jedziemy już, tylko załatwiłam podwózkę nam. O, ojejku, super weekend, szkoda, że wyjeżdżamy, nie? Ktoś ci krzyka? Nie, nie chcę, jestem taka najedzona. Pełna jest, także na razie trzymajcie się, do następnego vloga. Pa, pa. Pa, pa.